Cześć widzowie, witajcie w pierwszym poradniku jak zacząć grać w Minecraft na naszym kanale. Wraz z Filipkiem postaramy się wam podpowiedzieć jak zacząć swój pierwszy raz w Minecrafcie. Jak ściąć pierwsze drzewo, zebrać patyki oraz jabłko, jak stworzyć crafting, co wypada z krówki, jak zapewnić sobie pożywienie na początek, no i najważniejsze jak zbudować łóżko, które zapewni nam przetrwanie w Minecrafcie oraz pozwoli nam ustawić punkt odrodzenia. Miłego oglądania, hej! Siemanko widzowie! Dzisiaj co robimy, Filipku? Gramy! Nagrywamy nowy content na nasz kanał. Tworzymy sobie nowy świat. I na tym świecie będziemy nagrywać dla was poradnik. Ja wiem, że większość z was jest kozakami już. Tata, a kiedy będziemy nagrywać siecie demo? Siecie demo? Tak. Na razie nie. Ale część z was, to na pewno tak jak my, swoją przygodę z Minecraftem dopiero zaczyna. A nie jest to łatwa przygoda, bo sami po sobie wiemy, że gdyby nie bardziej doświadczeni gracze, no to byśmy nic nie osiągnęli. Więc postanawiamy swoją wiedzą, która już jest tam jakaś, podzielić się z wami. A więc co w dzisiejszym odcinku? Tworzymy nowy świat. Tak, tata. Tak więc może cofnijmy się na chwilę. Dajmy tu anuluj. Więc tak, wchodzimy w menu gry. Tryb jednoosobowy. My tu już mamy potworzone nasze światy. Ale żeby stworzyć nowy świat, należy nacisnąć tutaj. Nazwać swój świat. My nazywamy nasz nowy świat poradniki. Tata, ale jak... I teraz... Tak, słucham. Ale tata, a więc jak będę dłużej, to nazwać swój świat youtuber. Dobra. I teraz tu macie tryby gry. Mamy tryb przetrwania, hardcore, kreatywny, czyli... Hardcore możemy? My nie. My robimy przetrwanie. Poziom trudności damy sobie na normalny. I polecenia, czyli jak tam jakieś rzeczy się ustawia, typu wpisywanie jakiś komend, no to my nie chcemy. Świat. Świat domyślny, wygeneruj struktury, wygeneruj bonusową skrzynię. I teraz tak, jak sobie to włączycie, to dostaniecie na początku świata taką skrzynkę z takimi jakimiś losowymi rzeczami. Skrzynkę z losowymi. Zasady gry, eksperymenty, paczki danych. To są takie rzeczy. Więc my już pokażemy wam najpierw, jak w ogóle wygenerować to ze skrzynką, więc włączymy, bo szczerze myśmy tego nigdy nie widzieli. Także nowy świat, uwaga, dajemy stwórz świat i zobaczymy, co nam się tutaj ukaże. O, gra się wczytuje, więc świat się tworzy. Zobaczymy, co nam Minecraft przygotował. Uwaga. Ło. Jesteśmy na... Dada, drzewie. A kiedy będziemy grać na hardcore? Jak będziemy kiedyś kozaka. Jest skrzynka. Jest. I to nam Minecraft dał skrzynkę, tak? To nie jest. Sprawdzamy, co nam dał. No, szału nam nie dał. Ale mamy dwa jabłka. A patrz, co, czemu on nam dał to? Siekierę drewnianą, czemu nam dał? I drewniany kirof. Tak, ale że tak powiem, to sobie zostawimy. Jabłko! To sobie zostawimy. Tata, a jak Minecraft nam da jakiś strój? Dobrze widzowie, tu mamy pierwszy Tata, dzień. A kiedy będziemy na hardcore grać? Wkrótce. Teraz widzowie tak, umówmy się tak, że w dzisiejszym odcinku pokażemy wam jak zrobić podstawowe narzędzia i jak to pozyskać. Na tą chwilę nie mamy nic. Tak więc wchodzimy sobie, znaczy wchodzimy, musimy ściąć drzewo. Jakby drzewa są podstawą tego... Co my odblokowaliśmy? Odblokowaliśmy możliwość budowania. Zetnijmy sobie całe drzewo. I teraz uwaga, ważna wskazówka. Tata, a zobaczmy w F-punku jak wygląda nasza postać. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, F5. I to jest nasza postać, taka jakby... Zobaczcie, o, jeszcze się pojawił Reksio. Dobra. Przede wszystkim, jak ścinacie drzewo, zostawcie sobie przeważnie jeden pieniek taki, żeby sobie wejść troszkę wyżej. Bo te drzewa są przeważnie mega wysokie, no i nie sięgniecie do samej góry. A bardzo ważne jest to, żeby ściąć najlepiej całe drzewo. A dlaczego warto ściąć całe drzewo? Wtedy nie zostaje taki ostatek jego tutaj na mapie.
i to później brzydko wygląda, plus jest taki. Tada! A jak Minecraft nam przyszykował strój jakiś? Nie przygotował nam nic. A plus jest taki, że wtedy jak zetniecie to drzewo całe, to te wszystkie liście, które tutaj widać, zaczną opadać. A jak one zaczną opadać, to... O, zbieramy sobie. I teraz tak, wyżej już nie sięgamy, więc musimy sobie stanąć tutaj i podbudować się o jeden poziom do góry. Wtedy sięgniemy wyżej. Tata, a czemu nie mamy jeszcze kiery? No bo jeszcze nie mamy, bo dopiero zaczynamy. Właśnie zaraz pokażemy widzom, jak to zrobić. Tak więc ścinamy całe drzewko. Mega wysokie to drzewo jest. O, a tu już się ścięło całe. Teraz słuchajcie, jak rozwalacie liście rączką, to jest szansa, że coś z tego wypadnie. Na przykład tak jak teraz widzicie tutaj na dole, wypadła sadzonka. Tada! A kiedy będziemy grać na hardcore? Kiedyś zagramy. Tym razem wypadła sadzonka, więc możemy to drzewo na nowo posadzić. Tata, a jak paniemy na hardcore, to już trzeba zacząć. A może zaczniesz tłumaczyć widzom, o co chodzi w grze. Bo ty już się tak rozpędzasz. A teraz na przykład pomyśl sobie, że ktoś zaczyna grać. Tata, a kiedy Minecraft nam wyrosuje jakiś strój? Nie wiem. Dobra, mamy ścięte całe drzewo. Teraz możemy tak, poczekać, aż to wszystko samo spadnie, albo wziąć łapkę i sobie pouderzać. Tata, ale jak mam nawet creeper? No właśnie, my nie mamy nic. Więc teraz zobaczcie. Teraz mamy... O, wypadła sadzonka. No dobra. Jabłuszko. Teraz tak, z drzewa może wypaść. Właśnie co? Jakiś patyk, jabłuszko i coś jeszcze, już nie pamiętam co. Chyba... O, jabłuszko nam wypadło. Drabinki odblokowaliśmy. Możemy, więc teraz weźmy nasze drewno i jabłuszko. Ej, Tala, nie widziałeś to ognisko? Teraz możemy coś zjeść, ale żeby przetrwać w Minecrafcie, musimy teraz stworzyć z drewna bloki. Tata! Stworzyliśmy sobie bloki. Odblokowaliśmy teraz wchodząc... drewniany miec. Dobrze. Teraz musimy stworzyć sobie coś takiego. Tata, jak... drewniany miec się nie przyda. Tak, Filipku. Teraz dacie sobie cztery drewienka tutaj. To tworzycie coś, co jest jedną z najważniejszych rzeczy w Minecrafcie, czyli stół rzemieślniczy, tak zwany crafting. I teraz tak. Tam mamy naszą skrzynkę, tu mamy nasze sadzonki. A całkiem tata, sporo ich wypadło. A gdzie jest więcej synek? Nie ma więcej. Więc wsadźmy to drzewo tutaj z powrotem. A czemu jest tylko jedna? I tutaj. A czemu jest tylko jedna? Jest więcej czy nie ma? Nie ma, Filipku. Czemu jest tylko jedna? Mamy jedną jedną. I teraz musimy znaleźć najważniejszą rzecz na samym początku gry. Czyli musimy znaleźć owce. Do tamtej dziury wielkiej nie jesteśmy gotowi, bo nie mamy nic. Zobaczcie, tu jest krówka. I teraz tak. To jest przyjazny mob. Z niej możemy pozyskać mleko. Albo... No niestety, musimy jej zrobić tutaj... Gdzie ona tu jest? Musimy ją pokonać na tą chwilę. Bo potrzebujemy... Zaraz wam pokażemy, co z niej wypadnie. Dobra, padła krówka. Dzięki krówce dostaliśmy 3 kawałki surowego mięsa i skórę. Tutaj rosną już nasze drzewa. O, zobaczcie, patrzcie ile tu jeszcze wypadło rzeczy. Kolejne sadzonki i patyki. Jakby to jest super. My zawsze robimy tak, że jak mamy już teraz sadzonki, to ścinamy sobie drzewka, ale też dosadzamy. Dada, też nie mogą być... A czemu Minecraft nam dał tylko jedną synkę? No bo dał nam jedną. A kiedy da więcej? Tak więc my wysadzamy te drzewka, niech one sobie ładnie rosną, ale to jest nie najważniejsze. Teraz musimy postawić crafting, tata, i przygotować, poczekaj chwilę. A kiedy Minecraft da nam więcej synek? Nie da nam więcej. I teraz musimy wejść tutaj i stworzyć sobie podstawowe narzędzia. Najlepiej jest nacisnąć tą książkę, wtedy nam się i zaznaczyć sobie tylko tutaj rzeczy, które możemy stworzyć. I teraz tak, potrzebujemy miecz. Mieczem będziemy się bronić. A czemu on jest drewniany? No bo nie, dopiero zaczynamy. Potrzebujemy kilof, który będziemy kopać.
Teraz tak, żebyśmy mogli stworzyć kolejne narzędzia, potrzebujemy patyki. Tata, z tego zrobimy zbrojownię. Dobrze. Zrobimy zbrojownię. Teraz stworzyliśmy więcej patyków, potrzebujemy jeszcze siekierę do ścinania drzew, tu mamy jedzonko, łopatę do kopania i to nam na razie wystarczy. Najlepiej stworzyć sobie w ogóle dwa kilofy, bo one się bardzo szybko zużywają, albo nawet trzy. Tak? I stworzyć sobie skrzynkę. Skrzynia pozwala nam przechowywać skarby. Możemy sobie zrobić jeszcze w sumie drzwi, bo założymy zaraz jakąś tymczasową bazę. Więc zróbmy sobie jedne drzwi. Tata, jak spotkamy patrol? Okej. I teraz tak, żeby zabrać naszą skrzynię stąd, to najlepiej wziąć siekierę, bo to jest z drewna, puknąć parę razy i ona nam wpadnie do ekwipunku i ją zabieramy. Tata, a jak spotkamy patrol? Nie spotkamy. Czemu? I teraz moja propozycja jest taka, żeby wyruszyć i poszukać owieczki. Po co jest nam owca? Tu mamy, widzicie, świnkę. W ogóle bardzo fajne miejsce nas wyrespiło. Są świnki, więc super. Jakby świnkami się zajmiemy później, ale teraz musimy znaleźć szybko owieczkę. Czemu? Żebyśmy mogli stworzyć łóżko. Tu mamy jakiegoś cave'a, czyli jaskinie. Tata, jak będziemy nie spali przy nocy, to fantomy lecą. Zgadza się. Mamy początek gry, więc tata, naszym głównym celem jest znalezienie owcy. Tata, i musimy stworzyć... a chcemy sobie w tym siedzieć... Ej, co my odblokowaliśmy? Możliwość tworzenia łódki. To będzie... to na Edermany. Tak, więc teraz tak. Kwiatki chcemy? Nie, na razie nie. Więc teraz tak, postarajmy się znaleźć te owce. Owieczki. Więc musimy się dobrze rozejrzeć. Może gdzieś tu będą. Może weźmy troszkę w głąb lądu i sprawdźmy. Jeśli macie pytanie, jak na przykład tak szybko biegamy, to należy wtedy wciskać przycisk poruszania się do przodu i kontrol. Wtedy biegacie szybciej, ale ma to swój minus. Ponieważ szybciej spadają wam tutaj te mięska, czyli jakby wasz poziom sytości, najedzenia jeszcze i tak dalej. Jeszcze ja chcę coś powiedzieć. Proszę bardzo. Jak naciskacie spacie, to szybciej pędzicie. O, kurczak. Są kurczaki, jakby nimi zajmiemy się później. Nie wiem, czy ja tam nie widziałem owcy. Gdzie? Tu na dole. Mamy owieczkę, okej. No niestety musimy ją pokonać. Więc na razie nie mamy. Mamy pokonaną jedną owieczkę. Tam jest czarna. Czarna nam jest niepotrzebna, potrzebujemy białą. Druga. Na dwa hity. I teraz poczekajcie, musimy sprawdzić na craftingu, z ilu się robiło łóżko. Łóżko się, moi drodzy, robi z trzech, czyli musimy, tu jeszcze mamy jedną owieczkę, niestety musimy ją pokonać. Okej, mamy trzy, tak, możemy zrobić sobie łóżko. Do łóżka potrzebujecie 3 bloki wełny i 3 dębowe deski. Zrobiliśmy sobie łóżko. Przyszła noc. Tak więc postawmy sobie łóżko. Ale chciałem z kimś powalczyć. I pójdźmy spać. Chciałem z kimś powalczyć. To w kolejnych poradnikach. I tym samym ustawiliśmy sobie punkt odrodzenia, czyli jak padniemy, będziemy się odejść w miejscu tego łóżka. I przeżyliśmy noc. W nocy wychodzą złe moby. A przy wyjściu z tych mobów, no niestety, ryzykujecie tym, że możecie paść, mogą was pokonać. A tak, teraz jest wszystko ok. Także dziękujemy za ten pierwszy odcineczek. Mam nadzieję, że pomógł wam na początku w ogóle rozpocząć tą grę. A my widzimy się w kolejnym poradniku. Za chwilkę. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.